Szkółka rysowania Krasnala Tadzia. Jak narysować cień Mikołaja w saniach? Hejka widzowie, trąbka, bombka! Święty Mikołaj leci do dzieci pięknymi saniami z prezentami. Stwórzmy taki sam obrazek. Teraz zrobimy cień Mikołaja jadącego saniami. Rysowanie renifera pokażę wam w innym odcinku. Szukajcie go na moim kanale Lulek TV. Naszykujcie kartkę, ołówek i kredki. Jesteście gotowi? Hej, cześć! Naszkicujmy najpierw kreskę, która będzie podstawą. Kreska na końcu unosi się ku górze. Następnie bok sań. Jedna linia do góry i druga długa linia w dół. Obie powinny się połączyć. Teraz narysuj cztery krótkie kreseczki w dół i płozę. Mocno zawiniętą do góry. O, właśnie tak. I drugą. Na końcu obie linie powinny się spotkać. Doskonale! Najlepsze przed nami, mianowicie wór z prezentami. Ciasno zawiązany. Kto siedzi w saniach? Każdy już wie, że to święty Mikołaj po niebie mknie. Zaczniemy od jego grzbietu. Głowa, czapka z pomponem, nos, usta oraz okazała broda. I jeszcze ręce. Jedna oraz druga. Przód płaszcza. I gotowe. Dziękujemy, ołówku. Udało się. Kredko Fredko, teraz czas na ciebie. Oto cień Mikołaja w saniach. Taki cień możecie narysować na białej kartce i wokół niego zrobić ciemne tło, albo go wyciąć i przykleić do granatowego lub czarnego papieru. Jeśli chcecie nauczyć się jeszcze rysować cień renifera, zapraszam was do następnego odcinka mojego programu. Do zobaczenia, trąbka bombka! Zastanawiam się, czy Mikołaj korzysta już z nawigacji. Ze zwykłą mapą na pewno bardzo trudno znaleźć wszystkie adresy. Muszę podpytać krasnoludki z Laponii.